Przeszło miesiąc temu stanął w płomieniach. Dziś poszukiwani są ci, którzy staną na wysokości zadania i pomogą w sprzątaniu pogorzeliska. Chodzi o kościół świętego Floriana w Sosnowcu. Budynek spłonął niemal doszczętnie. Kilkumetrowe płomienie pochłonęły dach i wnętrze świątyni. Prokuratura w Sosnowcu przyjęła, że najprawdopodobniej mogło dojść do zwarcia instalacji solarnej na dachu kościoła. Proboszcz parafii apeluje teraz do wiernych i ludzi dobrej woli, by zgłaszali się do pomocy. Karolina Komada. Tyle zostało z kościoła świętego Floriana w Sosnowcu. Ogień pochłonął cały dach i dopiero teraz po jego rozbiórce widać ogrom strat. Pomimo uszkodzonego budynku, parafia świętego Floriana stara działać się w nowych warunkach. Parafia funkcjonuje w kaplicy, która właściwie to są pomieszczenia domu, kiedyś katechetycznego, teraz takiego parafialnego. Jego część jest przerobiona na kaplicę, tam wszystkie i nabożeństwa, i działanie kancelarii, poradni życia rodzinnego, to się tam odbywa. Natomiast tutaj przygotowujemy się, mam nadzieję, do tego, żeby ten kościół w miarę tam jakoś szybko z powrotem mógł funkcjonować. A pierwszym etapem przygotowań była rozbiórka dachu oraz sprzątanie. Codziennie pomaga ktoś inny. W pracach biorą udział druhowie OSP Stąpkowic, osadzeni z zakładu karnego w Wojkowicach, a przede wszystkim parafianie. I pomimo niepogody nie boją się ciężkiej pracy. Tu jesteśmy parafiankami od 40 lat naszą, także tu jesteśmy. Naszym świętym obowiązkiem jest to pomóc, żeby ta świątynia wróciła do normalnego funkcjonowania. Dlatego z wielką przyjemnością to robię i na chwałę Bożą, żeby to wszystko ruszyło jak najszybciej do normalnego porządku, do istnienia naszej parafii, tak było za dawnych czasów. Nam bardzo jest przykro z tego powodu, że to się tak akurat wydarzyło. Parafian, takich jak pani Elżbieta, jest więcej. Ci najbardziej związani z parafią przychodzą niemalże codziennie. Ja tutaj mam pasiekę w parafii i pomagam, jak mogę tylko. Miód do posiłki do parafii dostarczam. No robię, co mogę. Pracować trzeba, bo trzeba pomóc. Czyli czuje się pan trochę zobowiązany? Tak, czuję się zobowiązany. Już to parę dni robiłem tutaj. A tym bardziej, że jestem liderem klubu seniora Zorza i dzięki księdzu wypożyczamy te wszystkie salki nieodpłatnie. No to czujemy się zobowiązani pomóc. A zresztą tu moje dzieci były do komunii, tu córka była ślub, czuję się zobowiązany jako Polak i chrześcijanin. Pomimo takiego zaangażowania wielu osób, księża z parafii świętego Floriana apelują o pomoc, bo prac do wykonania jest bardzo wiele. Te najbardziej potrzebne dotyczą sprzątania po pożarze. Osoby, które zgłoszą się do pracy, muszą mieć ze sobą rękawice, ubrania z długimi rękawami i nogawkami oraz obuwie z grubą podeszwą. Kolejnym etapem prac już na początku sierpnia będzie ustawienie zabudowanej konstrukcji, która zabezpieczy kościół przed deszczem, a nawet śniegiem.